Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w czwartek, 4 lutego. Dziś w książce z Biblią na co dzień znajdujemy fragmenty z psalmu 34 i z drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian z pierwszego rozdziału. Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, a wybawia utrapionych na duchu. Jak liczne są cierpienia Chrystusowe wśród nas, tak też i przez Chrystusa obficie spływa na nas pociecha. Myślę, że niezależnie od tego, czym się zajmujemy, w jakim momencie naszego życia obecnie się znajdujemy, potrafimy sobie wyobrazić, co to znaczy mieć złamane serce. Być może czas pandemii, choroby, doświadczenia, widmo utraty pracy, jakieś inne bolesne rozczarowania sprawiły, że czuliśmy się bądź czujemy się całkowicie rozbici, pokonani, zdołowani. W bardzo różny sposób próbujemy sobie z tym uczuciem poradzić. Panikujemy, uciekamy, próbujemy wymazać to z pamięci, szukamy pomocy, porad, wsparcia. Myślę, że inspiracją, pewnym zachęceniem, pokrzepieniem może być dla nas również ta świadomość, że i bohaterowie biblijni, opisywani na kartach Starego i Nowego Testamentu, mierzyli się niejednokrotnie z bardzo trudnymi doświadczeniami. I to zarówno król Dawid przez takie sytuacje przechodził, jak i apostoł Paweł. Król Dawid, psalm 34, co ciekawe, bardzo pozytywny w swojej wymowie, niezwykle skoncentrowany na tym, by oddawać Panu Bogu chwałę. Ten psalm pisze w niezwykłych okolicznościach. Wygnany, musi uciekać przed królem Saulem, swoim wcześniejszym mecenasem, teściem, i musi ukrywać się w krainie Filistynów, największych wrogów. I tam udaje obłąkanego, by nie stała mu się żadna krzywda. Myślę, że w takim położeniu można odczuwać, że ma się złamane serce, że jest się rozczarowanym, że mimo, że jest namaszczony na króla, mimo, że tak wiele już do tej pory zrobił, teraz okazuje się, że musi uciekać. Musi szukać schronienia po stronie wroga. I w takich okolicznościach Dawid wyznaje: bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, a wybawia utrapionych na duchu. Niezwykłe wyznanie wiary w chwili zagrożenia, w chwili cierpienia. Podobnie i apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian pisze o pociesze, która płynie ze strony Chrystusa. Może to dziwić, natomiast gdybyśmy prześledzili korespondencję Pawła z Koryntianami, to odkryjemy, że atmosfera tam ukazana daleka jest od sielanki. Paweł jest rozczarowany, Paweł jest doświadczony, Paweł wręcz jest dotknięty tym, jakie zarzuty, jakie argumenty kierują w jego stronę Koryntianie. Zbór koryncki jest podzielony. Nie wszyscy są w stanie przyjmować to, co głosił im apostoł Paweł. Dochodzi do tarć, dochodzi do napięć. Myślę, że również w kontekście zboru, który Paweł zakładał, odczuwa, że ma teraz złamane serce, jest doświadczony, jest zasmucony. Ale stara się przekazać Koryntianom i również stara się przekazywać to dzisiaj nam, że skoro Chrystus, który był w stanie przechodzić przez cierpienia i próby, może dopomagać tym, którzy przez próby teraz przechodzą, to oznacza, że chrześcijanin, niezależnie od tego, z jakimi wyzwaniami, doświadczeniami, ale także tragediami się zmaga, może ufać, że nie jest w tym wszystkim sam. I być może wydaje nam się, że jest to taki trochę pusty slogan, taka tania pociecha. Chrześcijaństwo już od wielu wieków to przesłanie ze sobą niesie. Ale ufam i modlę się o to, droga siostro i drogi bracie w Chrystusie, byś niezależnie od tego, z jakimi doświadczeniami teraz się mierzysz, jak bardzo twoje serce może być teraz złamane,
życzę Ci i modlę się o to, opierając się na fundamencie Jezusa Chrystusa, byś mógł, mogła odczuwać, że Pan jest blisko, że w tym, co teraz Cię spotyka, nie idziesz sam, nie idziesz sama, że On jest obok, że On przytula, że On dodaje nadziei, nawet kiedy wszystko wokół zdaje się krzyczeć, że to nie ma sensu, że to absurdalne, że to niemożliwe. Równie dobrze i Dawid mógł stwierdzać, no to jest bez sensu, szukać ratunku po stronie wroga. Ktoś może powiedzieć, no w absurdalny sposób udaje obłąkanego, po co? Ale ostatecznie, kiedy prześledzimy jego losy, widzimy, że niebawem wraca i Pan Bóg tak układa jego losy, że zostaje królem i dokonuje niezwykłych rzeczy. Podobnie i apostoł Paweł na mapie Kościoła tamtych czasów zakłada wiele zborów. I to, że w Koryncie przeżywał trudne doświadczenia, to mogło być dla niego impulsem, by wyciągać wnioski i potem zastosowywać pewne zmiany, pewne poprawki w kontekście kolejnych odwiedzanych przez siebie miejscowości i zakładanych tam zborów. Z tego doświadczenia również był w stanie wyjść z Bożą pomocą, był w stanie świadczyć Koryntianom, tym, z którymi nie do końca dobrze się rozumiał, że to trudne doświadczenie może zaowocować tym, że odkryją, iż Chrystus pociesza, jest blisko, a że przeszedł przez cierpienia i próby, to może pomóc tym, którzy przez te próby, przez te utrapienia przechodzą. Niech ta myśl nam towarzyszy. Niech wnosi nadzieję i paradoksalnie optymizm. W czwartek, 4 lutego, na cały ten dzień, ale także na to wszystko, co będzie dalej.